to, co pani doktor była uprzejma powiedzieć o 5000 dolarów, no to oczywiście, choćby ta łapówka wynosiła 50 dolarów, no to jest naganne. Niemniej jednak te dane chyba są niesprawdzone, dlatego że 5000 dolarów to za mniej więcej takie pieniądze, to jak ktoś chce zostać inspektorem czy milicjantem w inspekcji drogowej na Ukrainie. Takie stawki są mniej więcej, chodzą. I 5000 to wydaje mi się strasznie niewiele, jeśli chodzi o Kazachstan i jeśli chodzi o ten zawód. A jeśli chodzi o kwestię tych 5000 dolarów, my to słyszeliśmy kilka razy w różnych miastach. Mówili nam o tym na przykład taksówkarze, którzy wspominali, no ja też jestem po prawie, skończyłem, ale nie mogę być adwokatem. Dlaczego? Bo to kosztuje 5000 dolarów. I ta kwota pojawiła się kilkakrotnie. My nie mamy możliwości weryfikowania tego, relacjonujemy tylko to co słyszeliśmy.